Witam Was ponownie. Tym razem pokażę, jak zrobić kwiatka ze światłowodami. Ja wykonam niebieskiego maka z żółtym środkiem. Do wykonania takiego kwiatka będzie nam potrzebny układ elektryczny z diodą. Jak wykonać taki układ? Możecie to zobaczyć w poprzednim moim filmiku, gdzie robię lilię z diodą. Link do filmiku właśnie pojawił się na ekranie. Oprócz układu elektrycznego będzie potrzebna bibuła, klej wikolowy, klej na gorąco, światłowody, gruby drut, sznurek, taśma izolacyjna i nożyczki. Gdy mamy już gotowy układ, należy pamiętać o zabezpieczeniu łączeń taśmą izolacyjną. Teraz przygotuję pręciki ze światłowodów. Ucinam odcinki światłowodu o długości około 2 cm. Uciłam ich około 50. W sumie im więcej, tym ładniejszy efekt. Następnie nagrzewam klej na gorąco i gdy jest już ciekły, to przyklejam światłowody do diody. Najlepiej robić to przy włączonej diodzie, żeby przypadkiem nie przykleić zbyt nisko, gdzie dioda daje mało światła. Tak wygląda środek ze światłowodów. Teraz wykonam pręciki z bibuły i przyczepię je do środka za pomocą kleju na gorąco i sznurka. Potem wykonam płatki i przymocuję je sznurkiem. Na koniec przytwierdzę wszystko do grubego druta i obwinę łodyżkę zieloną bibułą. We'll be right back.
Dzięki za uwagę i zapraszam na moje kolejne filmiki. Do usłyszenia!